Mimo iż władze Zgierza obiecały, że administracja nie będzie się rozrastać, od 1 kwietnia w Urzędzie Miasta pojawi się nowy etat. Planuję zatrudnić specjalistę do spraw magii. No a myślę, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki naprawiłby wszystkie ulice w Zgierzu. Pomysł nie wszystkim wydał się oryginalny. Niektórzy wspominają, że już teraz mają wrażenie, że w urzędzie natykają się na kosmitów. Do tego dochodzą nowe koszty zatrudnienia. Ja jestem ogólnie przeciwna wszelkim tego typu zmianom. Ja znam kilka dobrych wróżek w tym mieście. Czasami sama korzystam z ich usług. Myślę, że może jakaś umowa zlecenie, czy ewentualnie umowa o dzieło wchodziłaby w grę i z pewnością to nie generowałoby tak dużych kosztów jak przy normalnym etacie. Najczęściej wspomina się o kandydaturze Harry'ego Pottera. Choć nie wiadomo, czy taki niepozorny okularnik ogarnąłby wszystkie nasze zgierskie problemy. Radni mają własnych kandydatów. Przydałby się taki etat takiego czarownika Rumburaka, który za jednym pociągnięciem takiego czarodziejskiego pierścienia by wszystkie problemy miasta zlikwidował. 1 kwietnia kandydat powinien rozpocząć pracę. Czekamy na efekty.